Po czym, proszę Państwa, poznać głupotę ludzką, że człowiek głupi się tak obraża szybko, prawda? Cokolwiek powiedzieć, paluszkiem ruszyć i człowiek się obraża. A po co się człowiek miałby obrażać? A w Biblii jest powiedziane, że przeto to, co u świata słabego, albo nawet Biblia mówi głupiego u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mądre, to, co wielkie, to, co uczone. I te, proszę Państwa, dlatego autorytety. Biblia mówi, że gwiazdy spadać z nieba będą. To właśnie teraz kontrowersyjnie widzimy, że gwiazdy jako autorytety z nieba spadają, że ludzie właściwie nikomu nie ufają. Ale jeszcze, bo do przodu wyrywa głupie serce, jak to śpiewa Rodowicz, lubią cytować słowa autorytetów, wielkich rzekomo ludzi, ale zaraz mówią, że ci wielcy ludzie wcale nie są wielcy, tylko są niczym, są nikim, szmatą, używa się takich tych różnych rzeczy. A to był, żył Kaddafi, proszę Pani, żołnierze go, swoi właśnie, osobiści żołnierze, prawda, siema z jego podwórka, też go skopali, na śmierć, przecież to nie było takie skopanie, jak to czasem kogoś pokopać, no. Także lepiej tutaj ta Warszawa, niech się modli, lepiej niech się Warszawa modli, bo to zawsze jest coś. Bo jak Hołota wyjdzie na ulicę i całkowicie, wiesz, będzie to jako to bydło, jak mówi Krystyna Pawłowicz, no to co? No, bo przecież na przykład nasza Krysia, kochana Pawłowicz, ona jak wychodzi z Sejmu, to ona też chce być bezpieczna, ale jeżeli ci sami, którzy chodzą do tego samego kościoła, jej bracia, by mieli ją zaatakować i śmiertelnie poranić, to do czego to jest podobne? No, to jest parodia, to jest kpina. No. Także siema, sami swoi robią to. Albo tutaj też miałyśmy, że druty pokradli miedziane na koszt 4 tysięcy. No to przecież to nie był obcy, nie była to jakaś postać niezidentyfikowana, obca przez płot, tylko to byli sami swoi. Stąd jeszcze nawet się śmiali dłuższy okres czasu, ha, że nabrali. A ciekawe, kogo oni tutaj nabrali, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być razem z nami. Nie kończymy, audycje są u nas bez końca. Paruski gawaritca, wot tak. I kanca nie budzit. Kanca nie budzit, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Urodziła się w 6 miesiącu z powodu odklejenia łożyska. Była taka szansa dla matki, żeby to dziecko usunęła, ale ona zdecydowała się, że to dziecko, mimo że wcześniej, to się urodzi. Potem musiała je oddać, bo miała jeszcze 4 dzieci, a warunki w domu nie pozwalały na to, żeby Hania mogła się tam prawidłowo rozwijać. Oddała ją. I dzięki miłości sióstr, personelu, żyje do dziś. Dzisiaj ma 4 lata. Na jednej z grup był Michał. Miał 19 lat. Ja spotykałam się z nim przez 3 lata. Nie mówił, był powykrzywiany, karmiony przez Pega. Nazywałam go Pudzian, mimo że był tak chudy, że chyba w Oświęcimiu nawet nie byli w stanie kogoś tak odchudzić, jak on wyglądał. Ale codziennie rano, kiedy wchodziłam na grupę, to było i musiałam tam wejść. Musiałam powiedzieć, że jestem. Potem w Wielkim Tygodniu przyszedł taki czas, że przez 3 noce mi się śnił. I wołał o ratunek. Ale kiedy przychodziłam na grupę, to nic takiego się nie działo. Okazało się, że Wielką Sobotę dostał krwotoku i po 3 dniach zmarł w szpitalu. Nie był sam.
poszłyśmy do niego. Tak naprawdę w tym dniu, w którym umarł, miałam dyżur i przez cały dyżur miałam wrażenie, że on mnie woła. Wiem, że to jest duży trud dla ludzi, którym rodzą się takie dzieci. Ale mam wielu znajomych ze studiów, którzy urodzili zdrowe dzieci. W wieku 5 lat przyszła choroba, źle prowadzone leczenie i nagle stanęli przed dylematem dziecka z porażeniem mózgowym. Dzisiaj niektórzy z nich mają ponad 20 lat. To jest trud, ale dla tych wszystkich, którzy chcą te dzieci pozbawiać życia, chciałam powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego od ich uśmiechu, który znaczy dziękuję. Kocham cię i jestem wdzięczny za to, że jesteś. I chcę też powiedzieć, żeby ci rodzice, bo ci, którzy mają takie dzieci, to wiedzą, o czym mówię, wiedzieli, że mimo tego trudu nie są sami. Dzisiaj jest wiele instytucji, między innymi my, ale jest dużo też ośrodków świeckich. Dzisiaj jest możliwość internetu, gdzie można wymieniać się doświadczeniami. Można stwarzać kółka ludzi i być dla siebie grupą wsparcia. I chcę jeszcze powiedzieć, że te dzieci powinny żyć, dlatego że żaden człowiek nie jest w stanie wyprosić swoją modlitwą tyle, co te dzieci. Nawet jeżeli nie potrafią mówić, to swoim byciem, jeżeli pójdziesz do nich i powiesz im: mam dzisiaj egzamin, proszę cię, pomódl się, to nawet choćby ust nie otworzył, to wiedzcie, że ta sprawa nie zostanie niezałatwiona. Kiedyś bałam się tych dzieci, ale dzisiaj wiem, że doświadczenie właśnie spotkania z tymi chłopakami, z tymi dziećmi, umocniło moją wiarę i pokazało mi, że to są właśnie ci, do których jesteśmy posłani i przy których najwięcej się nauczymy. Bo oni może potrzebują naszych rąk, potrzebują naszych nóg, żeby ich zanieść, potrzebują tego, żebyśmy pomogli im się ubrać, umyć, ale takiej miłości, jakiej oni nam dają, to poza niebem nikt nam nie zafunduje. Proszę was też o modlitwę za te dzieci i za tych wszystkich, którzy stoją przed trudnym wyborem podjęcia takiej decyzji. Ja z mojego życia pielęgniarskiego, pracując kiedyś we Włoszech, miałam kobietę, która przyszła do mnie i powiedziała, że musi usunąć dziecko, ponieważ lekarz jej powiedział, że urodzi się z zespołem Downa. Ale powiedziała mi też, że nie chce tego zrobić. Powiedziałam, że skoro nie chce, to nie musi. Niech się modli i niech wierzy. Nie musi mieć Downa. Katolicy sami sobie Downa robią. Poprzez podziały, poprzez różnienie się, że ten lepszy, ten gorszy. Pierwsze jej pytanie po wybudzeniu się na sali po cesarce cały czas krzyczała Down. Nikt poza mną, nie potrzeba żadnego Downa. Nie wiedział, o co pyta. Okazało się, że dziecko urodziło się zdrowe. Nie miało zespołu Downa. Dzisiaj ma 11 lat. Dlatego ludzkie decyzje, ludzkie wybory nie zawsze pokrywają się z tym, co przygotował dla nas Pan Bóg. A myślę, że my, ludzie wiary, wiemy, jak temu stawiać czoła. Siostro, bardzo dziękujemy. Wiary, chodź tu. Wielkie brawa! Siostro Grzegorzu, za to świadectwo i za to wzruszenie i nawet łzy bardzo dziękujemy i jeszcze do niektórych wątków wrócimy. Myślę, że jeszcze raz zaprezentujemy umiejętności wokalne, dźwiękowe, muzyczne, tak, chłopaków. Jarek, kolęda jeszcze jedna, dobrze? Śpiewamy. Siostrę Tymkę weź, żebyście razem byli. Nikt tego nie robi, proszę państwa, tylko ci, co zemszy, dzieląc się z siebie, robią Downów. Nikt ani u mormonów, ani u prawosławnych, ani u ewangelików, ani tym bardziej u świadków Jehowy, a ci to gadają 500 plus, 500 plus, 500 plus, jak się upije facet,
To więc też, o, przyszedł do nas taki Adam, jakiś spod Warszawy, proszę Państwa, którego na parę dni żona Aleksandra do domu nie chciała wpuścić. Ma trzech chłopaczków, chłopaczki i córeczkę. Nie chciała wpuścić. No i był u nas. My szykujemy się z Mareczkiem do spania. Szykujemy się do spania, a tutaj, proszę Państwa, będzie gość. Ja mówię, kurczę, że nie będzie można zasnąć. U nas będzie gość. Kurczę, że nie będzie można zasnąć. No. Brawo, brawo, wielkie brawo i pozdrawiamy. No i on powiedział, że pracuje w Szwajcarii, bo tutaj w Polsce mało można zarobić. No i dlatego, jak mówię po rosyjsku, chyba Harosza Wazolaj, Sibirska Wazolowia, Kawkaska Wazolgalietia, no to ten jest obrażony, bo on myślał, że tu jest Ameryka. I zwłaszcza i szczególnie, że udawał, że tu jest Ameryka, a siebie jako może Amerykanina. No palaczki, no to są niepokorne i dlatego brak pokory zdradza i że są durnowaci. No, lepiej, żeby człowiek uśmiechał się do każdego, żeby udawał nawet głupiego czasem. No. Jest niepoważny dzwonić w ostatniej chwili, ale tak święty Józef reżyseruje te spotkania. Chciałem zaświadczyć o tym. Siostro Elizo, święty Józef reżyseruje te spotkania, proszę Państwa. Wiemy, że dom to nie tylko ściany i mówiliście do tej pory raczej o tym domu, który tworzycie. No ten dom to nie tylko ściany, ale wiecie Państwo, że u Wasi ksiądz gapił się na ściany, a siostra Wacia mówi, czy ksiądz poznaje swoich wiernych po ścianach? No i ten ksiądz się wziął, tak troszeczkę obraził, wiesz, że on po ścianach jakby nie rozpoznaje swoich wiernych. Chłopcy mieszkają w takim starym 19-wiecznym pałacyku. To troszeczkę powstrzymałyśmy, reklamujemy herbatę, że dobra jest natrawienie mocne. Aby funkcjonował dalej jako dom dla niepełnosprawnych chłopców, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Czyli, że człowiek, widzicie Państwo, takie naturalne odruchy może mieć, wykazywać, ale lubią się dzielić tej mafii żydowsko-watykańskiej. Zawsze lubili się dzielić na lepszych, na gorszych, a jak się pojawili tutaj w Polsce mormoni, pojawili się świadkowie Jehowy w roku 1905, no różni ewangelicy się pojawili, różni, przecież nie byli od pierwszego wieku, prawda? No to źle się mówi o świadkach Jehowy, źle się mówi o mormonach, nienawidzi się ruskich, prawosławnych, czyli, prawda? Różnych takich, że to są inni, że to są gorsi, i że jest to ich mała sekta. Rozumiesz, bo to przecież a to sekta to zawsze była największa sekta. Żeby oni go po raz kolejny nie stracili. Tak jak siostra Tymoteusza dlatego mówiła, sekta, dla niektórych jest to piąte miejsce życia, szóste. Przecież w IV wieku Konstantyn Wielki przyjął pogańskie nauki i piekło, czyściec, proszę Państwa, nauka o duszy nieśmiertelnej. To, co mówimy tutaj w tych sąsiednich audycjach naszego radia, proszę Państwa, no to, ponieważ to jest i tak zazębione, logicznie trzyma się kupy, no to proszę słuchać też sąsiednich audycji naszego radia Koncita i będziecie Państwo mieli wiedzę pełną, logiczną, całą. Więc otworzyłyśmy w Słowie Bożym, otworzyłyśmy Pismo Święte. Odpowiedź. Szukajcie, a znajdziecie. Kiedy podzieliłam się z siostrami tą odpowiedzią, mówię, słuchajcie, najważniejsze, że mamy obietnicę, że znajdziemy te pieniądze. Po naszej stronie jest jakby szukanie. Jedynym pomysłem, który nam przyszedł do głowy, to były kwesty w kościołach, na które wcale się tak bardzo łatwo, jak się okazało, nie można było dostać. Do takiej dużej parafii, do której zadzwoniłyśmy, ksiądz powiedział, siostry, najbliżej za 2 lata na tą kwestę możecie. Jest takie oblężenie kwestujących. Ja mówię, Boże, ratuj. Na następny dzień ksiądz oddzwonił, siostry, w takim razie przyjeżdżajcie za miesiąc. Mam dla was wolną niedzielę. I w tej parafii zebrałyśmy pierwsze 100 tysięcy. Bardzo się cieszyłyśmy. Tam usłyszałyśmy głos takiej jednej pani, siostry, ten dom na pewno zbudujecie. Było to dla mnie jak proroctwo, choć jeszcze w to tak mocno nie wierzyłam. Tak rozpoczęłyśmy przygodę szukania ludzi o dobrym, hojnym sercu. No. Ta przygoda trwa do dziś i jeszcze będzie trwała. Dziś ten dom już stoi.
jest zataszony, ma okna, są już tynki wewnątrz, rozpoczyna się kładzenie płytek. Znalazła się pani projektantka, która za darmo zaprojektowała chłopcom pokoje według ich marzeń. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, ona żebrze, wiesz, na te kościoły. Dziś rano, kościół przed godziną 6:00 Filemona 2 Biblia mówi, pozdrów na naszym koncie w kościół, który jest w moim domu, w twoim domu, prawda? A tutaj, wiesz, musi być budynek i tak ludzie już przyzwyczaili się do tego, że to kościół, a kościół to jest zbór ludzi, a nie jakiś cegły. No i brawa, i wiecie państwo, tym bardziej fałszywa nauka tu się wgryzła się. Na tym liczniku pojawiła się liczba 5 milionów. Tak, 5, no i więcej, oczywiście, jak najwięcej.